Krzysztof Gutowski dla portalu FightSport. Witaj Krzysztof. Cześć. Miałem okazję Cię poobserwować sparingi. Wróciłeś jednak po tej kontuzji, po tym rozcięciu i po rozcięciu i po kontuzji, bo taka chronologiczna gradacja była. Kiedy będziesz gotowy? No także wróciłem, to może jeszcze duże słowo, no tak jakby coś tam trenuję, ale wiadomo, że jakby w pełni jest... sprawny nie jestem zupełnie, ale no jakby tyle mogę, tyle trenuję, także staram się. Kiedy będę gotowy, no mam nadzieję, że na początek przyszłego roku. Znaczy, tak zakładam, no. Tak się przygotowywuję. Dzisiaj spotykamy się w szczególnym dniu, powiedzmy w szczególnym tygodniu, tak? No bo można powiedzieć, wszystko co możliwe i nieszczęścia, jakie dopadają w tej chwili team, który świetnie funkcjonował, to jest dzisiejsza wiadomość o tym, że Andrzej Gmitruk odszedł dziś w nocy. No i wcześniej jeszcze porażka Bartka Fabińskiego. Może zacznijmy od tej ostatniej wiadomości, bo tutaj jest grobowa atmosfera, to nie da się inaczej tego ująć, to zresztą czuje się. Nikt o innym niczym nie myśli, nawet na treningu chyba trudno niektórym było się skupić z tego, co widziałem. Czy mówisz o Andrzeju, tak? Tak, mówię o Andrzeju. Na pewno jakby czy ciężka historia, no ale no to jakby trzeba żyć dalej, także to jakby wiadomo, że może nie tryskamy energią, ale... No ale jakby, no, co można zrobić, prawda? W kiepskiej sytuacji chyba to tak naprawdę wszyscy, no, najbardziej to blisko związani z nim zawodnicy, którzy teraz, tak jak Izu, którzy się akurat teraz przygotowywali do walki, no to tam jakby nie zazdroszczę im i nie chciałbym się znaleźć na ich miejscu, no ale no jakby... Ale wiesz, przechodząc tutaj, no tam tak czysto ludzkiego punktu widzenia, tak jak ja zawsze byłem przychodząc, widziałem jak już pan Andrzej tutaj trenował, to już inna atmosfera, już ta wesołość, wszyscy wiesz, jakby poruszeni, można powiedzieć, że kupa pozytywnej energii, tej energii w tej chwili brakuje, no jest pusty ring za nami, no i co? Na pewno będzie te pierwsze dni, ten okres jakiś taki przejściowy, to zanim się wszyscy otrząsną, no to pewnie rzeczywiście będzie tak, że tak powiem, wulkan radości tu nie będzie tryskał żaden, no ale no, no nic nie można zrobić, prawda, no trzeba jakoś funkcjonować dalej. No. W najgorszej sytuacji są chyba zawodnicy, bo dzisiaj nawet Izu przysłał mi już tak załamane informacje, a w międzyczasie dzwoniło do mnie ileś osób, tak samo pytając się w ogóle, co się dzieje. Ludzie, którzy nie siedzieli tutaj, a domyślam się, że ci, którzy siedzą tutaj, to jest dla nich też wiadomość, powiedzmy, no z cyklu najgorszych, jaka jest możliwa, tak? Dla chłopaków to chyba jest w ogóle dramat, nie? Mówię o tej całej grupie, która się tutaj zmontowała, przecież żeście się uzupełniali czasami, sparowali niektórzy zawodnicy, Janek, no nie wiem, co powiedzieć w ogóle, to jest tak wyjątkowa sytuacja. No chyba najlepiej jakby nic nie mówić i jakby niech sobie wszyscy jakoś to ułożą po głowie. No wiadomo, że no tak jak dla Maćka Słęckiego, który chyba większość swojej kariery zawodowej i chyba nawet nie zawodowej, jakby z Andrzejem, także myślę, że chyba najbardziej związany, no bo prawda, Artur jakby dopiero od niedawna z Andrzejem pracuje, no ale no tak jak mówię, no tak, nie wiem, tak jest jak... sytuacja jest jakby nieciekawa bardzo na pewno dla nich i nie chciałbym się znaleźć na ich miejscu, no. Współczuję, no. Krzysztof, porażka Bartka Fabińskiego i to powiedziałbym kosmicznie szybko, tak? No na pewno nie w stylu, który znamy Bartka, czyli ten długi opór, bo mógł przegrać na punkty, mogło się coś zdarzyć, ale tu po prostu fatalnie ten bieg wypadków się potoczył. Jak ty to oceniasz ze swojej perspektywy? Rozkojarzenie, czy co się stało, bo wygląda jakby był lekko rozkojarzony. No to prawda, no. Też miałem takie wrażenie, jak oglądałem transmisję, no ale no, jakby co było w jego głowie, no to wie tylko Bartek. No. To co my widzieliśmy, to że na samym początku dostał bombę i tam rzeczywiście jakby walczył o utrzymanie, jakby w sensie o przetrwanie tego kryzysu, ale no jakby nie udało mu się. Cholera wie, ja w ostatniej walce pamiętam, że jak dostałem cios, to nie pamiętałem całej rundy, więc ile Bartek pamięta z tego, co było, to też nie wiem. Czasami jest tak, że jakby ciało się rusza, tam na takim tak zwanym autopilocie, prawda, się bijemy, ale nawet nie mam pewnej świadomości po jakimś mocniejszym ciosie. Może tak było, może nie. To, tak jak mówię, no co się działo w Bartka głowie, no to może trzeba się spytać Bartka.
No szkoda, ale z drugiej strony początek walki to zawsze jest taka jakby nerwowy moment, gdzie każdy, mistrzowie świata przegrywają w pierwszych minutach walki czasami, no to jakby to jest ten moment, kiedy właśnie można się zagapić, kiedy każdy jest jeszcze świeży, szybki, dynamiczny, taki sport, prawda, no jakby życie się nie kończy na walce. Tutaj było tak, że po prostu gdzieś tam zaspał, przegapił, zatrzymał się w miejscu, dostał tą prawą ręką, no i jakby nie przetrzymał tego, no. Aczkolwiek, tak jak mówię, no bronił się, to jeszcze chwilę się bronił do momentu tej gilotyny, no i tam jakby, no też jakby czapki z głów przeciwnik, jakby też mądrze to skończył, nie? Jeśli chodzi o rozmowę z nim, gdzieś udało się już porozmawiać, czy tylko z Robertem rozmawiałeś? Robertem i o czym oczywiście? Rozmawiałem z Barkiem i z Robertem. No wiadomo, że pewnie Bartek nie jest jakiś... też nie tryska optymizmem i tak dalej. Wczoraj wrócili tak, do Polski, także... No nie wiem, no tam... Zobaczymy, co dalej. No na pewno, w sensie nic mu się nie stało, no po prostu, w sensie nie ma kontuzji czy coś, tylko po prostu, jak to się mówi, po przegranej walce najbardziej boli duma, nie? Tak, to dochodzi ta porażka do głowy i będzie się odzywać. Oczywiście się to gdzieś tam wyciszy. Kiedy Bartek wraca na salę? No, myślę, że sobie musi na pewno zrobić tam tydzień czy dwa tygodnie dobre przerwy. Nawet nie chodzi o fizycznie, tylko mi się wydaje, że bardziej psychicznie. Dobrze mu to na pewno zrobi, nie, tam jakby, jak to się mówi, niech spędzi trochę czasu jakby poza salą, bo to też pomaga, prawda? Bartek jest dość taki specyficzny, zamknięty w sobie. Czy na przykład współpraca z jakimś psychologiem, z kimś takim, bo tutaj jakby powiedzmy on był gdzieś nieobecny, poza tym pojedynkiem. No ciężko powiedzieć, no. Czy był nieobecny, czy to tak jak powiedziałem, no to trzeba by się zapytać Bartka. Rzeczywiście wyglądał na takiego trochę, jakby miał problemy z koncentracją. I teraz czy praca z psychologiem, no prawdopodobnie na pewno inaczej. Raczej nikomu nie zaszkodzi praca z psychologiem. Może pomóc, może nie pomóc, czyli się nic nie zmienić. Wielu zawodników jakby pracuje z psychologiem, ale jeszcze... No właśnie, Damian Janikowski tutaj siedzący za tyłu, już widzisz, tryska optymizmem po tym wszystkim. No ale wydaje mi się, że jeszcze jest tak, że w Polsce trochę trzeba przeforsować taki mur, że jednak ta praca z psychologiem jest jakby przydatna, dużo osób się jednak przed tym broni i jakby... stroni od tych psychologów, zawodników, no bo to jednak, no wiesz, no to taki sport dla tam jakby męskich charakterów, mało kto chce się przyznać, że tam ma jakieś, nie wiem, problemy z motywacją, problemy, nie wiem, z czym, właśnie z koncentracją, albo z nawet takie, że dużo zawodników, to ja z mojego doświadczenia, ma właśnie takie problemy, że w trakcie walki, myślą nie o walce. Wiesz, o co chodzi, że tak na przykład mówią, że czy zrobili pranie, albo czy co zjedzą jutro. No takie czasami, naprawdę takie, no to rzeczywiście są problemy z koncentracją. Ale jak było u Bartka, to nie wiem, czy praca z psychologiem. On kiedyś pracował z psychologiem, pamiętam, i nie był nie był zadowolony, także no to może dla niego to nie jest dobre. On Bartek w zasadzie normalnie, no to w walce idzie jak... w sensie psychicznie jest jak beton, nie? Tak, nigdy nie było tak, żeby on jakby ktoś go psychicznie przełamał czy coś takiego. On zawsze jest jakby, ma tą wolę walki, wolę zwycięstwa jak nikt inny. I jakby do ostatnich minut, do ostatnich sekund zawsze walczy. Także nie wydaje mi się, żeby to był jakby problem ogólnie w Bartku, no ale no ta, wiadomo, no taka walka, no nie? No cóż, mam nadzieję, że szybki powrót na salę i gdzieś tam szukanie kolejnego zwycięstwa, no bo przy tej pracy, którą wykonałaś, po prostu żal było patrzeć, jak to się kończy w minutę, tak? No ale takie jest MMA. No taki jest sport, czasami się trenuje ciężko 3 miesiące, a walka trwa, prawda, tak jak tutaj minutę czy coś, no ale to jakby na to nie mamy wpływu, prawda? Walki rządzi się swoimi prawami i czasami wygrywa się w minutę, czasami się przegrywa w minutę, a pracy trzeba włożyć tyle samo, prawda? Kończy się czasami tak, jak jest i tak, jak powiedziałeś. Czasami życie się tak toczy i czasami tak walki się toczą, jak życie. I dzisiaj nie ma Andrzeja Gwitruka, Bartek jest przegrany, ale może w lepszych okolicznościach się spotkamy za jakiś czas i wszystko wróci do normy, bo życie nie znosi próżni. Dziękuję bardzo, Krzysztof. Dzięki.